główny problem, który pojawił się w mieście i zalania dróg, takich jak skrzyżowanie ulicy Borowskiego i Dąbrowskiego, spowodowany jest ilością odpadów. Nawet jeżeli byśmy na Dąbrowskiego i Borowskiego posiadali średnicę rur 2-3 metry, nie bylibyśmy w stanie tej wody odebrać, ponieważ kłodawka nie była w stanie odebrać tej ilości wody. W wielu informacjach na portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i warto do nich wrócić, jak wyglądała kłodawka w momencie tych maksymalnych opadów. Brakowało dosłownie kilkunastu centymetrów do tego, żeby kłodawka przelała się przez jezdnię. Na szczęście udało się uniknąć tej sytuacji. Opady ustały, ale pewnie 15 minut, pół godziny dłużej opadu i kłodawka przelewałaby się przez jezdnię. I tutaj nie jesteśmy w stanie nic zrobić na dzień dzisiejszy, żeby, no nie jesteśmy w stanie wyburzyć jakby śródmieścia i w miejscu kłodawki wbudować szerokiego koryta rzeki. Takie sytuacje niestety ze względów klimatycznych i deszczów nawalnych będą się zdarzały. Natomiast po naszej stronie robimy wszystko, żeby unikać konsekwencji. Jeżeli w takim miejscu jak zbieg ulicy Borowskiego i Dąbrowskiego zlewa się woda aż od ulicy Matejki, bo byłem podczas tego deszczu, przejeżdżałem po wszystkich drogach, tych, które były wyjątkowo mocno zalane, na to skrzyżowanie woda płynęła aż z ulicy Matejki, ulicy Kosnierów-Gdyńskich i ulicą Dąbrowskiego. Żadnej wielkości studnia, żadnej wielkości kanał nie był w stanie odebrać, ponieważ kłodawka już była pełna. W związku z tym, żeby zapobiegać trudnym sytuacjom, montujemy i projektujemy największe, jakie są możliwe, wpusty do kanalizacji deszczowej. Stosujemy przezierne kratki czy klapy na studniach kanalizacji deszczowej po to, żeby woda nie wybijała całych klap, żeby woda po prostu wybijała. Ta sytuacja, że woda ze studzienek wybija na dole, jest rzeczą naturalną. Przy tej ilości wody po prostu nie ma możliwości odebrania. Ważna rzecz, bo tu komendant powie o ilości interwencji. Mieliśmy jedno dosyć poważne zdarzenie związane z oberwaniem balkonu. Myślę, że pan inspektor nadzoru budowlanego również o tym opowie. Już podjęto w tej chwili pierwsze kontrole balkonów. W przyszłym tygodniu odbędą się bardzo szczegółowe. Łącznie z tym, i tutaj uwaga i apel, że wspólnoty, które nie będą chciały remontować, na te wspólnoty będzie nałożona decyzja nakazowa, bo to wspólnoty odpowiadają właśnie za balkony i to wspólnoty muszą te balkony remontować. Całe szczęście, że sytuacja z tym balkonem skończyła się tak, a nie inaczej, że nikt nie ucierpiał, natomiast wnioski są jednoznaczne z naszej strony, ze strony ZGM-u i ze strony inspektora nadzoru budowlanego. Takie kontrole się odbędą, będą bardzo konkretne i myślę, że wnioski po kontroli też państwu przekażemy. Jeżeli chodzi o straty w infrastrukturze drogowej, one są niewielkie, to są podmyte chodniki, to są wypłukane spoiwo, czy w niektórych miejscach zasypane, zalane błotem drogi, ale to na bieżąco usuwamy. Największe straty są w tej chwili na drogach gruntowych, te, które znajdują się w terenach właśnie pagórkowatych. Nie zdążyliśmy jeszcze po pierwszej ulewie ich naprawić, a druga nam, że tak powiem, dokończyła dzieła. Z ważnych informacji jeszcze to, że bardzo mocno, dlatego byli przedstawiciele wodociągów i kanalizacji, bardzo mocno zwiększył się zrzut ścieków. Otóż normalnie przyjmujemy między 17 a 19 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Tutaj przyjęliśmy 27 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Co to oznacza? To oznacza, że ogromna ilość wody opadowej dostaje się do kanalizacji sanitarnej, przez co nasza oczyszczalnia ścieków też ma trudności z przerobieniem tej ilości. Byliśmy blisko sytuacji tej maksymalnej, ale na szczęście wszystko wytrzymało.
Szanowni Państwo, jakie są wnioski? Wniosków jest bardzo wiele i dzisiaj po tym spotkaniu wiemy jedno. Na pewno w dalszym ciągu będziemy mocno szli w kwestię retencjonowania wody. To jest częsty problem, o którym mówimy deweloperom, bo deweloperzy najchętniej zrzucaliby wodę do kanalizacji deszczowej. Nie ma takiej możliwości. W mieście tak zurbanizowanym jak Gorzów wody należy retencjonować. W związku z tym w kolejnych decyzjach, w kolejnych planach zagospodarowania przestrzennego będziemy nakazywać retencjonowanie wody, tak, żeby woda później w dłuższej perspektywie była oddawana do kanalizacji deszczowej, ponieważ ona i tak, czy to kanalizacja deszczowa, czy kłodawka, po prostu tej ilości wody nie jest w stanie odebrać. Zwiększamy wpusty, robimy właśnie te włazy ażurowe, natomiast wystąpimy z wnioskiem do Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, do pani marszałek, z prośbą o dokonanie oceny przepustowości kłodawki, bo to jest dla nas bardzo istotna rzecz. W zakresie utrzymania bieżącego kłodawka jest po naszej stronie, natomiast w kwestii takiej inwestycyjnej po stronie Lubuskiego Zarządu Melioracji, dlatego poprosimy o dokonanie takiej oceny. I jedna ważna rzecz, o której musimy powiedzieć, to jest kwestia regulacji jazu przy ulicy Sikorskiego. Ten jas dzisiaj, ja tak postanowiłem, ale to jeszcze musimy porozmawiać z wodociągami. Chcemy, żeby regulacje tego jazu przejęły na siebie wodociągi, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, ponieważ oni mają we własnym całodobowy dyżur, mają całodobowo ludzi, żeby podejmować, reagować natychmiast, żeby jas na ulicy Sikorskiego był otwierany w momencie, kiedy rozpoczynają się takie opady. Kiedy dochodzi już do tych poważnych zrzutów wody, wtedy już jest za późno. Niemniej jednak należy tym jazem regulować poziom wody w kłodawce już wcześniej, bo to jest też uwaga, która też jest jedną z ważniejszych. Ponadto niestety sieć kanalizacji deszczowej w Gorzowie właściwie od wojny nie doczekała się poważnej inwentaryzacji. My etapowo tą inwentaryzację będziemy robić, ale tam, gdzie inwestujemy, gdzie realizujemy w tej chwili przebudowy dróg, tam realizujemy maksymalnej średnicy kanały i chcemy, żeby ta woda była jak najszybciej oddawana do rzeki.